Pytanie o skończoność bądź nieskończoność wszechświata jest jednym z najstarszych pytań naukowych i jednocześnie takich pytań, które apelują do wyobraźni każdego człowieka. Jeżeli wszechświat jest skończony, to co jest poza nim? Jeżeli jest nieskończony, to jak to jest w ogóle możliwe? I tak dalej. Żyjemy w epoce takich wielkich odkryć astronomicznych. Podobnie jak w XIX wieku ziemski glob został pokolorowany, naniesiono na mapę świata, rzeki, góry, morza, jeziora i tak dalej. I wiedza o geografii Ziemi jest już praktycznie pełna. Żyjemy w epoce odkryć astronomicznych, które prawdopodobnie już niedługo pozwolą nam odpowiedzieć definitywnie na pytanie o skończoność bądź nieskończoność, o kształt wszechświata. Jest rzeczą bardzo ciekawą, że głębokie intuicje na temat skończoności, problemu skończoności wszechświata miał Kepler. Ten Kepler, który kojarzy się nam z prawami Keplera, prawami opisującymi ruch planet w Układzie Słonecznym, prawami, które są wciąż jeszcze nauczane w szkołach, miał pewne przeczucia. Ten Kepler, który stał na granicy pomiędzy starożytną nauką a nauką nowożytną, miał zdumiewająco dobre intuicje na temat tego, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony. Kepler, w odróżnieniu od większości uczonych w jego czasach, był zwolennikiem skończonego wszechświata. Z wielu powodów. Powody, o których mówi Kepler, można podzielić arbitralnie na trzy klasy. Nazwijmy je poglądami teologicznymi. Tutaj Kepler snuł rozważania na temat wszechmocności Boga oraz miejsca człowieka w Układzie Słonecznym we Wszechświecie z drugiej strony. Otóż Kepler uważał, że w nieskończonym Wszechświecie liczba gwiazd byłaby nieskończona. Wokół tych gwiazd musiałyby gdzieś krążyć planety podobne do Ziemi. Na tych planetach musiałyby istnieć istoty podobne do nas. On tu podzielał, był pod wpływem Giordano Bruno, który to bardzo wyraźnie mówił i to był jeden z powodów, dla których popadł w znane tarapaty. Otóż Kepler uważał, że w boskim planie człowiek zajmuje miejsce wyjątkowe, a zatem trzeba ten wszechświat ograniczyć tak, aby można było założyć, że już nigdzie w tym wszechświecie nie ma miejsca na powtórzenie się takiego fenomenu, jakim jest człowiek. Oczywiście jego oponenci twierdzili, że im większy wszechświat, tym większa chwała jego stwórcy, w związku z tym nieskończony wszechświat świadczy o nieskończonej chwale. Także argumenty były tutaj mniej więcej równe. Druga klasa argumentów używanych przez Keplera to były poglądy filozoficzne. Mianowicie Kepler sobie wyobrażał wszechświat na podobieństwo tego rysunku, który jest ilustracją boskiej komedii Dantego, jako taką cebulę posiadającą wiele różnych warstw. W środku miałaby być taka sfera, w której dominowałoby Słońce i krążące wokół niego planety. Ten obszar dominacji Słońca byłby więc skończony. Wszechświat nieskończony nie miałby według Keplera sensu, dlatego że Kepler argumentował, jak coś skończonego, a więc ta sfera dominacji Słońca, może być częścią czegoś nieskończonego. No znowu, wydaje nam się to czymś, jakimś takim błędem w rozumowaniu. Jeśli zajrzymy do historii filozofii zachodniej Bertranda Russella, to znajdziemy w rozdziale o Platonie, stanowił fakt, że liczba 4 jest jednocześnie, przepraszam, że liczba 6 jest jednocześnie większa niż liczba 4, ale mniejsza niż liczba 12. On nie mógł zrozumieć, jak jedna i ta sama liczba może być jednocześnie większa i mniejsza. I Bertrand Russell bardzo złośliwie komentuje to, że niewątpliwie był to wielki problem, tyle że nie problem z liczbą 6, ale z umysłem Platona. No więc podobnie można skomentować te problemy Keplera z tym, jak wszechświat, który jest skończony, który zawiera w sobie skończoną sferę dominacji Słońca, mógłby być nieskończony. Można śmiało zignorować te dwie argumenty pochodzące z tych dwóch pierwszych klas. Natomiast należy oddać hołd Keplerowi za argument astrofizyczny. Otóż Kepler pierwszy zauważył coś, co dzisiaj nazywa się paradoksem Olbersa albo paradoksem fotometrycznym. Mianowicie Kepler zauważył, że jeśli wszechświat jest nieskończony,
I jeśli cały jest wypełniony gwiazdami, to w którymkolwiek byśmy nie spojrzeli kierunku, nasz wzrok prędzej czy później padnie na powierzchnię jakiejś gwiazdy. A zatem w nieskończonym wszechświecie, równomiernie wypełnionym gwiazdami, całe niebo powinno świecić tak, jak powierzchnia Słońca. Innymi słowy, w nocy nie powinno być ciemno. To pierwszy zauważył Kepler. Po Keplerze zostało to zapomniane. Po Keplerze to samo, ten sam paradoks odkrył Halley, ten, który odkrył kometę Halleya. Znowu zostało to zapomniane. I dopiero kiedy Olbers, niemiecki astronom i lekarz, po raz trzeci zwrócił uwagę na taki problem, wtedy już zapisano to, zapamiętano, zajęto się tym i dlatego dzisiaj ten paradoks nosi nazwę paradoksu Olbersa, ale tak naprawdę został on dostrzeżony przez Keplera i słusznie zinterpretowany jako dowód na to, że nie możemy mieć nieskończonego, wiecznego wszechświata równomiernie wypełnionego gwiazdami. I pod tym względem, bez względu na to, czy wszechświat jest skończony, czy nie, Kepler miał rację. W takim wszechświecie mielibyśmy całą powierzchnię nieba pokrytą gwiazdami. Z każdego miejsca dochodziłoby do nas światło gwiazdy i cała powierzchnia nieba byłaby tak jasna jak tarcza Słońca. Gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, dalej, bliżej napotykalibyśmy powierzchnię gwiazdy. Innymi słowy, niebo wyglądałoby tak, jak na tym obrazie Vincenta van Gogha, który namalował takie oto niebo. Kepler zaczął się interesować problemem skończoności i nieskończoności Wszechświata w związku z supernową. Ta supernowa pojawiła się na niebie i trzeba było ją jakoś zinterpretować. Skąd na niezmiennym niebie mogła się wziąć nowa gwiazda? Otóż zwolennicy nieskończonego Wszechświata powiadali, ta gwiazda przywędrowała w okolice Słońca z nieskończoności, stała się widoczna, a następnie odjechała do nieskończoności. Kepler powiadał z wiadomych powodów, z powodu paradoksu fotometrycznego, powiadał, Wszechświat nie może być nieskończony. Wszechświat jest skończony, natomiast ta warstwa, w której znajdują się gwiazdy w różnej odległości od Słońca, jest dosyć gruba. I Kepler powiedział, rzeczywiście, z dalekich zakątków tej warstwy przywędrowała w okolice Słońca gwiazda, stała się widoczna, a następnie odeszła skąd przyszła, przestała być widoczna. A więc widzimy, że obie strony sporu, zarówno ci, którzy uważali, że Wszechświat jest skończony, jak i ci, którzy uważali, że Wszechświat jest nieskończony, posługiwali się argumentem związanym z supernową. I to przypomina spór, jaki rozgorzał na początku XX wieku, w związku z naturą tak zwanych obiektów mgławicowych. Na niebie większość tego, co widzimy, to są gwiazdy. To są obiekty punktowe, których nawet przy pomocy największych teleskopów nie jesteśmy w stanie rozdzielić, nie jesteśmy w stanie zauważyć ich przestrzennej rozciągłości. One się znajdują po prostu zbyt daleko i są zbyt małe. Oprócz gwiazd na niebie widać też, i planet, widać też obiekty mgławicowe. To są obiekty, które są takimi plamkami światła, są rozciągłe na powierzchni nieba. Część tych obiektów to są obłoki gazu międzygwiazdowego, ale część tych obiektów to są inne galaktyki, to są inne układy setek miliardów gwiazd, takich jak Słońce. Na początku XX wieku tego nie wiedziano. Toczył się spór o to, czy cała materia we Wszechświecie skupiona jest w naszej galaktyce, i wtedy te obiekty mgławicowe musiały być lokalne, musiałyby się znajdować stosunkowo niedaleko Słońca, czy też materia we Wszechświecie skupiona jest w galaktykach na podobieństwo Drogi Mlecznej. I tych galaktyk jest wiele. Odbyła się nawet wielka debata w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie pomiędzy Shapleyem i Curtisem. Shapley był zwolennikiem tego wyspowego wszechświata, w którym cała materia skupiona byłaby w jednej galaktyce, tej, w której my żyjemy. Curtis natomiast uważał, że większość obiektów mgławicowych to są takie galaktyki jak Droga Mleczna, tyle że znajdują się daleko. W jednym z takich obiektów mgławicowych, w Wielkiej Mgławicy w Andromedzie, po bliskiej nam galaktyce spiralnej, którą możemy dostrzec nawet gołym okiem, wybuchła tuż przed tą debatą gwiazda. Supernowa, dzisiaj wiemy. Otóż wtedy takie wybuchające gwiazdy były znane, były nazywane gwiazdami nowymi.
wybuchały w pobliżu Słońca i to jest zupełnie inne zjawisko niż zjawisko supernowej. Kiedy wybuchła supernowa w Andromedzie, w galaktyce w Andromedzie, zwolennicy hipotezy, że te, część tych mgławic to są inne galaktyki, znaleźli się w kłopocie. Zwolennicy bowiem tego wyspowego wszechświata powiadali tak, gdyby ta gwiazda nowa, która wybuchła w mgławicy w Andromedzie, wybuchła w innej galaktyce, to musiałaby być ta strasznie jasna, to już nie byłaby jakaś gwiazda nowa, to musiałaby być gwiazda supernowa. Używano tego terminu ironicznie jako argumentu po to, żeby wyszydzić koncepcję odrębnych galaktyk. Po wyznaczeniu odległości do Wielkiej Mgławicy w Andromedzie okazało się, że to jest inna, odrębna galaktyka i że gwiazda, która w niej wybuchła, należy do zupełnie innej klasy gwiazd. Gwiazd, które są 1000 razy jaśniejsze niż gwiazdy nowe. Gwiazdy nowe wybuchają często, dlatego astronomowie je dobrze znali. Gwiazdy supernowe wybuchają rzadko. W naszej galaktyce ostatnią gwiazdą supernową była supernowa obserwowana przez Keplera. Także że widzimy, że supernowe z tego względu, że są gwiazdami bardzo jasnymi, odgrywają ogromną rolę w wyznaczaniu odległości we Wszechświecie, a więc w badaniu problemu jego skończoności bądź nieskończoności. To, czy Wszechświat jest skończony, czy jest nieskończony, zależy od ilości materii, która go wypełnia. Związek pomiędzy materią a przestrzenią dany jest przez równania ogólnej teorii względności, w których po jednej stronie znajduje się obiekt matematyczny zbudowany wyłącznie z wielkości geometrycznych, a po drugiej stronie znajduje się obiekt matematyczny zbudowany wyłącznie z wielkości opisujących materię. Określenie ilości materii, która wypełnia Wszechświat, pozwala zbadać jego geometrię. Bądź odwrotnie, wyznaczenie geometrii Wszechświata pozwala określić ilość materii we Wszechświecie. Wszechświat nie musi być płaski, geometria nie musi być euklidesowa. Znamy przestrzenie o dodatniej krzywiźnie. W takim przypadku możemy mieć przestrzeń, która jest nieograniczona, nie ma krawędzi, nie ma granicy, ale jest skończona. Tak jak powierzchnia Ziemi. Powierzchnia Ziemi jest skończona, można jej wielkość wyrazić w kilometrach kwadratowych, natomiast możemy po niej wędrować i nigdzie nie napotkamy brzegu, nie napotkamy krawędzi. Z Wszechświatem może być podobnie. Wszechświat może być skończony, choć nieograniczony. Istnieją też inne przestrzenie, niekoniecznie płaskie. To jest przykład powierzchni płaskiej, opisanej geometrią euklidesową. To jest przykład powierzchni zakrzywionej, o ujemnej krzywiźnie. W tym przypadku przestrzenie mogą być nieskończone. Problem, jaka jest natura przestrzeni, w której żyjemy, jest tak naprawdę problemem fizycznym. Należy to po prostu wyznaczyć. Należy to wyznaczyć z obserwacji. A wyznaczenie to może polegać na przykład na zbadaniu własności trójkątów. Trójkąty umieszczone w dodatnio zakrzywionej przestrzeni będą miały sumę kątów większą od 180 stopni. Trójkąty w przestrzeni o ujemnej krzywiźnie mają sumę kątów mniejszą od 180 stopni. Tylko w przestrzeni płaskiej suma kątów w trójkącie jest zawsze równa 180 stopni. Geometria Wszechświata wiąże się z jego przyszłym losem. Jeśli Wszechświat jest zamknięty o dodatniej krzywiźnie, to ilość materii w nim zawarta jest na tyle duża, że Wszechświat osiągnie swoje maksymalne rozmiary i po jakimś czasie zacznie się kurczyć. Jeżeli ilość materii we Wszechświecie jest mała, to Wszechświat będzie się rozszerzał na zawsze. I to dotyczy Wszechświata o ujemnej krzywiźnie, takiego hiperbolicznego, oraz Wszechświata płaskiego, opisywanego geometrią euklidesową. Tak więc Wszechświat o dodatniej krzywiźnie, Wszechświat zamknięty, po okresie ekspansji, w którym odległości pomiędzy galaktykami rosną, zacznie się kurczyć, galaktyki zaczną się przybliżać do siebie. We Wszechświecie otwartym, o ujemnej krzywiźnie bądź płaskim, galaktyki na zawsze będą się od siebie oddalały. Problem określenia geometrii Wszechświata wiąże się więc z określeniem ilości materii we Wszechświecie. Tę ilość można wyznaczyć z obserwacji. Można po prostu policzyć wszystkie obiekty, jakie we Wszechświecie się znajdują. Kilkanaście lat temu kosmiczny teleskop Hubble'a wycelowano w takie puste miejsce na niebie, gdzie nie znajdowało się nic ciekawego, nic jasnego, żaden jasny obiekt. I uzyskano obraz, na którym pojawiły się tysiące galaktyk, a więc skupisk setek miliardów gwiazd.
Te galaktyki są tak gęsto upakowane, że niemalże zakrywają no, znaczną część powierzchni nieba. Mimo to dokładny rachunek pokazuje, że ilość materii, która jest związana z tą materią świecącą, jest niewielka. To jest zaledwie ułamek procenta wszelkiej materii, jaka to jest zaledwie ułamek procenta tej materii, przy której wszechświat byłby globalnie płaski. Możemy badać ilość materii we wszechświecie, obserwując zjawisko soczewkowania grawitacyjnego. Na tym obrazie widzimy niebieski obiekt, którego obraz został rozerwany, rozciągnięty w takie łuki i porozrywany przez pole grawitacyjne gromady galaktyk, liczącej setki galaktyk, dużej gromady skupiska masy, jaka się wokół tych galaktyk koncentruje. Tego typu analiza takich zjawisk soczewkowania oraz analiza dynamiki ekspansji Wszechświata prowadzi nas do wniosku, że świecącej materii jest we Wszechświecie zaledwie 0,5% tego, co potrzeba, żeby Wszechświat był globalnie płaski. Materii barionowej, a więc takiej materii, z której są zrobione atomy, z której zrobieni jesteśmy my i świat, który nas otacza, jest około 4-5% tego, co potrzeba, żeby Wszechświat wypłaszczyć. To świadczy o tym, że 90% materii w postaci atomów jest niewidoczna we Wszechświecie, ale łatwo potrafimy sobie z tym wynikiem poradzić. Ta materia jest skupiona w słabo świecących gwiazdach, w zimnych obłokach gazu, część jest pochowana w czarnych dziurach, tak więc nie ma tutaj żadnego powodu do niepokoju. Natomiast obserwacja ruchu materii świecącej we Wszechświecie prowadzi nas do wniosku, że mamy o wiele więcej, prawie 10 razy więcej materii, która ciąży, materii, która produkuje pole grawitacyjne, ale która nie świeci. Nie może to być materia barionowa, dlatego że wtedy skład chemiczny Wszechświata byłby inny. Muszą to być więc jakieś cząstki, egzotyczne cząstki, które oddziałują wyłącznie grawitacyjnie i jądrowo słabo, a stanowią aż 30% masy, przy której Wszechświat jest płaski. Co więcej, okazuje się na podstawie obserwacji supernowych oraz kosmicznego promieniowania tła, dochodzimy do wniosku, że Wszechświat jest płaski globalnie, że materii w tym Wszechświecie jest o wiele więcej, nie tylko niż materii świecącej, nie tylko o wiele więcej niż materii barionowej, ale że ta materia występuje w dziwnej postaci, w postaci równomiernie w przestrzeni rozłożonej ciemnej energii, energii, która przyspiesza ekspansję Wszechświata. Tak więc konkluzja jest taka, że choć Kepler miał rację, że Wszechświat nie może być nieskończony i równomiernie wypełniony gwiazdami, to prawdopodobnie Wszechświat jednak jest globalnie jest nieskończony, jest płaski, opisywany geometrią euklidesową, z tym, że Wszechświat ma swoją historię, ma swoją ewolucję. Powstał w wyniku wielkiego wybuchu, który zaszedł około 14 miliardów lat temu. Wtedy nie było gwiazd. Gwiazdy zapaliły się dopiero po kilku miliardach lat. Obszar, z którego światło dociera do obserwatora, do Keplera i do nas, jest skończony. To jest obszar, który światło zdążyło pokonać w ciągu tych 14 miliardów lat. Tak więc, choć Wszechświat, jak wynika z obserwacji, jest płaski, co sugerowałoby, że rozciąga się do nieskończoności, to obserwowalny obszar Wszechświata, związany przyczynowo, obszar, z którego światło zdążyło w ciągu całego wieku Wszechświata do obserwatora dotrzeć, niezależnie od geometrii Wszechświata, ten obszar jest skończony. W tym sensie Kepler miał rację. I dzięki temu w nocy niebo jest ciemne. Dlatego, że ten obszar, z którego światło gwiazd do nas dochodzi, jest skończony. Dzięki temu powierzchnia nocnego nieba nie wygląda jak powierzchnia tarczy Słońca. Na tym rysunku widzimy właśnie obserwatora w środku i widzimy, że obszar zwany kosmicznym horyzontem, z którego światło zdążyło do obserwatora dotrzeć, jest skończony. Poza tym obszarem może się znajdować nieskończona przestrzeń.
I to sugerują obserwacje, wyniki obserwacji. Natomiast ten obszar jest zawsze skończony. Rygorystycznie możemy mówić tylko o wszechświecie pod kosmicznym horyzontem. Możemy tylko spekulować, co znajduje się na zewnątrz. Nie możemy wykluczyć takiej możliwości, że choć wyniki wszystkich obserwacji sugerują, że wszechświat jest płaski, to może on być skończony dzięki nietrywialnej topologii. Wszechświat może być zwinięty w rulonik. Tak jak kartkę papieru możemy zawinąć, utworzyć z niej cylinder, a następnie możemy skleić te dwa końce, utworzyć torus. Powierzchnia cylindra, powierzchnia torusa jest powierzchnią płaską, o zerowej krzywiźnie. Kąty w trójkątach na takiej powierzchni sumują się do 180 stopni. Natomiast objętość takiej, powierzchnia takiego obiektu jest skończona. W podobny sposób trójwymiarowa przestrzeń może być zawinięta w jakiś taki nietrywialny sposób i wszechświat, nawet ten poza kosmicznym horyzontem, może być skończony, zawierać skończoną ilość materii, nie być ograniczony. Natomiast obszar, który my obserwujemy, z którego światło do nas dociera, na pewno, niezależnie od kształtu i geometrii wszechświata, zawsze jest skończony.